Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na 46. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich, bo zbawienie jest wieczne, nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Dzisiaj kontynuujemy rozważania dotyczące tego, że zbawienie jest wieczne i nieutracalne, ponieważ jest to zbawienie wieczne i nieutracalne, ratujące nas przed wiecznym, niekończącym się potępieniem w jeziorze ognistym piekle. Bo Bóg przygotował piekło zgotowane diabłu i jego aniołom. Nie było ono przygotowane dla ludzi. Jest wyraźnie powiedziane, że piekło jest zgotowane dla diabła i jego aniołów. Niestety niektórzy ludzie się tam znajdą. Na przykład Judasz się tam, już wiemy, z pism znalazł. I skoro on się tam znalazł, wiemy, że bogacz się tam znalazł, to już co najmniej o dwóch ludziach sobie teraz przypomnieliśmy, o których już Pismo mówi wyraźnie, że tam są i są dręczeni dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Wiemy też, że zwierzę i fałszywy prorok również tam trafią. I to jest smutny fakt, że niestety wielu ludzi, którzy nie przyjmują wiecznego zbawienia od Pana Jezusa, tam idzie na zawsze, na wieki, wieczne płomienie. I teraz przejdę do opisu piekła. Piekło opisywane jest w Piśmie Świętym, jakby przedstawiało taki piec niegasnącego ognia. Jest to miejsce wiecznego potępienia, gdzie skazani poddawani są cielesnym i umysłowym torturom, stosownie do ich grzesznej natury, popełnionych grzechów i duchowego światła, jakie było im dane, bo w zależności od tego, jakie światło mieli na ziemi, takie poniosą potem wieczne konsekwencje. I to właśnie wieczne potępienie zależne jest od światła, jakie mieli. I to będziemy w tym 46. odcinku rozważać. Więc tutaj piekło to miejsce, gdzie nie ma Bożej dobroci ani miłosierdzia. Na ziemi mamy Bożą dobroć i miłosierdzie. Nawet Bóg daje swoje dary bezbożnym, bo daje dobrym i złym swoją dobroć, gdzie dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Natomiast w piekle to miejsce, gdzie nie ma Bożej dobroci ani miłosierdzia, gdzie Boży gniew objawia się jako straszny, pochłaniający ogień, którym ludzie egzystują i trwają w niespełnieniu i w mękach na wieki wieków, na zawsze, bez jakiegokolwiek najmniejszego nawet wytchnienia. W Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 47. werset. Znowu podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelakiego rodzaju zagarniającemu. A gdy ten był pełen, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy wybierali, co dobre w naczynia, a co złe precz wyrzucali. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośrodka sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli widzimy w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 47 do 50 wersetu, Pan Jezus Chrystus opowiada przypowieść związaną właśnie z sądem. W wersetach 49 i 50 Bóg objawiony w ciele opisuje los złych w ten sposób, jak czytaliśmy. Tak będzie przy końcu świata, wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośrodku sprawiedliwych i wrzucą ich w ogień, w piec ognisty, w ogień wieczny, w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest to przerażające, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Rozważając te słowa Pana Jezusa Chrystusa, powinniśmy najpierw zauważyć, że piekło jest opisane jako piec ognisty. Piec ognisty. Piec Nebukadnezara przychodzi tu od razu na myśl. Był rozpalony 7 razy więcej niż zwykle i opisany jest jako pałający ogniem piec. Czytamy o tym w Daniela 3 rozdział 23 werset. Jan Chrzciciel z kolei mówił o nieugaszonym ogniu. I to mówił w słowach m.in. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was zanurzam w wodzie ku pokucie, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was zanurzać będzie w duchu, w Ducha Świętego i w ogień. W ręku jego jest łopata, aby oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy będzie palił w ogniu nieugaszonym. Takie słowa podobne są w Mateusza 3 rozdział 10-12 werset. A także objawienie Pana Jezusa opisuje piekło jako jezioro gorejące ogniem albo jezioro ogniste gorejące siarką. Tak mówi objawienie 19 rozdział 20 werset. Czy w pełni potrafimy, poddając się prowadzeniu Słowa Bożego, dać, przedstawić sobie grozę, horror i okropność, jakie zawierają się w tych słowach? Wyobraź sobie każdą część swojego ciała paloną przez ogień, tak, że każde twoje ścięgno, każdy twój narząd odczuwałyby straszliwe męki i piekący, nieskończony ból powodowany przez płomienie ognia. Jak długo wytrzymałbyś taką kaźń? Chrystus Pan mówi nam, że będzie tam płacz i zgrzytanie zębów. Zgubieni będą łkać i zgrzytać zębami, czując cały czas ogromny i intensywny ból i cierpienie, jakiego jeszcze nigdy przedtem nie byli w stanie doświadczyć, nie doświadczali na ziemi, nie byli w stanie czegoś takiego doświadczyć. Największe cierpienia i męki znane dziś ludziom są niczym, są prawie przyjemnością i rozkoszą w porównaniu z tym, czego doświadczać będą potępieni w piekle. Już w pierwszej sekundzie pobytu w nim będą oni ciągle torturowani, katowani, dręczeni i męczeni dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. Będą cały czas zgodnie z zapowiedzią Jana Chrzciciela, o czym czytamy Mateusza 3:11 i Łukasza 3:16. Będą oni cały czas, zgodnie z tą zapowiedzią Jana Chrzciciela, zanurzeni w ogniu. Nie będzie tam ani chwili wytchnienia. Opisując piekło w sposób obrazowy, możemy powiedzieć o ogniu piekielnym mniej więcej w taki sposób. Niektórzy z was widzieli płonące budynki. Wyobraźcie więc sobie siebie w tych płomieniach, w takich płomieniach, takich budynków. Jacy bylibyście nędzni w walce z wielkimi, buchającymi płomieniami, z wielkim, buchającym i gorejącym ogniem? Często widzieliście może jakieś zwierzę, pająka albo innego owada, który wpada do jakichś tarapatów, na przykład do ognia lub ogniska. Jak natychmiast poddaje się on sile płomieni. Nie jest to długotrwałe zmaganie ani bitwa z ogniem. Nie ma też żadnej szansy na ucieczkę. Ale owad zostaje natychmiast wchłonięty i poddaje się. Ogień ogarnia go. I momentalnie jest całkowicie zanurzony w płomieniach. Jest to niewielkie wyobrażenie tego, co będzie działo się z tymi,
którzy znajdą się w piekle. Jeśli wcześniej, tu jeszcze za życia biologicznego, na ziemi nie będą pokutować, nie skryją się w Chrystusie Jezusie Panu przez to, że uwierzą Panu Jezusowi, bo każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, będzie zbawiony raz na zawsze. Więc ten, kto nie przyszedł do Jezusa, ten, kto pociesza się, że zniesie męki piekielne, podobny jest właśnie do takiego robaczka, który mając być wrzuconym do rozpalonego pieca, chwali się swoją siłą, przygotowując się do walki z płomieniami. Piekło przedstawione jest w Piśmie Świętym też jako miejsce mroczne, jest tam ciemno. Pan Jezus Chrystus opowiada nam o zaproszonym gościu, który nie miał szat weselnych i został wyrzucony do ciemności zewnętrznych. To jest opisane w Mateusza Ewangelii, 22 rozdział, 13 werset. Apostoł Juda pisze z kolei o tych, którzy mają być w piekle, że Juda, 13 werset, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. I też można powiedzieć o mękach piekła w ten sposób. Ciemność jest straszna. Ludzie zwykle bardziej skłonni są bać się w ciemności niż wtedy, gdy jest jasno. Dlatego piekło jest przedstawione w tak strasznych słowach, nie tylko ciemności, ale najgęstsze ciemności, aby serca ludzkie drżały. I w Księdze Izajasza, 30 rozdział, 33 werset, mamy napisane, że piekło jest podobne do paleniska. I tam jest takie słowo hebrajskie tofet. To było miejsce, gdzie Żydzi uprawiający bałwochwalstwo ofiarowywali swoje dzieci bożkowi Molochowi. Wrzucali je do ognia. Dzień i noc słychać tam było jęki, zawodzenia i krzyki. Tak samo jak krzyki, zawodzenia, lament i jęki będą słyszane w piekle. Izajasz mówi, że to dech Pana jak strumień siarki rozpala piekło. Pismo Święte mówi o samym Bogu, na przykład w liście do Hebrajczyków 12:29. Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Bezbożni ludzie na ziemi, będąc nieświadomi, radośnie może sobie nawet tańczą, słysząc o miłości, łasce i miłosierdziu Bożym. To jest prawda. Bóg jest dobry, miłosierny, łaskawy. Ale jeśli odrzucają tego Boga, miłosiernego, łaskawego i pełnego miłości, to byłoby im lepiej, gdyby się nigdy nie urodzili. Spadnie wtedy na nich w piekle coś innego, jeżeli się nie nawrócą wcześniej do Pana Jezusa Chrystusa, tu jeszcze przed śmiercią. Dla nich Bóg okaże się autorem ognia trawiącego. W Hebrajczyków, 10 rozdział, 30 werset, jest powiedziane ostrzeżenie. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Hebrajczyków, 10 rozdział, 30-31 werset. Jest to coś przerażającego, coś strasznego, wpaść w ręce Boga żywego. Grzeszniku, nie unikniesz piekła. Jeśli się nie odwrócisz od grzechu i nie przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, aby błagać Go o litość i przyjąć od Niego przebaczenie twoich wszystkich grzechów, wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Jeśli tego nie zrobisz, nie uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, to święty, sprawiedliwy Bóg będzie źródłem twojego ognia w piekle. Boży gniew będzie pożerać cię i będzie wylewany na ciebie tak długo, jak długo on będzie istnieć, a przecież wiemy, że Bóg jest wieczny. Któż zna moc gniewu twego? Tak mówi psalmista w psalmie 90, werset 11. Jako że sam Bóg będzie w piekle
tym, który odpowiada za trwałość ognia, powyższe słowa nie mogą w pełni wyrazić cierpień, jakie będą udziałem potępionych. Nie ma powodu, aby spodziewać się, że ci, którzy głoszą Bożą naukę o piekle, przesadzają. Nie da się w tym temacie przesadzić. Że przesadzają, przedstawiając piekło tak strasznie, że ani, że nie jest tam aż tak źle. Tak niektórzy się pocieszają. Mamy raczej powód, aby przypuszczać, że jest nawet gorzej. Że nawet jeśli wyrazilibyśmy się jak najmocniej i najostrzej, jak umiemy, to i tak byłby to tylko słaby cień o wiele straszliwszej rzeczywistości. Mamy też w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, opisane to, co Pan Jezus Chrystus nam przedstawił. Pan Jezus Chrystus opowiada nam o dwojgu ludzi, których przypadek znał bardzo dokładnie i osobiście. Jeden z tych ludzi był bogaty, nazwany jest przez niego bogaczem, a drugi biednym, Łazarz. Obaj umarli, obaj też zostali zaniesieni do krainy umarłych. Ten żebrak, Łazarz, został zaniesiony przez aniołów do części krainy umarłych, przeznaczonej dla sprawiedliwych, a bogacz został zaniesiony do części krainy umarłych dla bezbożnych, w której teraz przebywają ci, którzy umarli w swoich grzechach i są i będą w więzieniu, jak uczy nas 1 Piotra, 3 rozdział, 19 werset. Aż do czasu, gdy po nowym przymierzu, po tysiącletnim królestwie, nastanie zmartwychwstanie niesprawiedliwych, o czym mówi Ewangelia Jana, 5 rozdział, 29 werset. I ci ludzie głosem Pana Jezusa zostaną wezwani na sąd Białego Tronu, czyli sąd nad umarłymi, opisany w Objawieniu 20 rozdział od 11 do 13 wersetu. I ci umarli potem będą wrzuceni do jeziora ognia i siarki. No i bogacz jest właśnie jednym z takich umarłych. Bogacz ten nie poszedł na miejsce męki dlatego, że był bogaty, ani żebrak nie został zaniesiony do miejsca, w którym przebywał sprawiedliwy Abraham, dlatego że był biedny. Abraham był prawdopodobnie dużo bardziej bogaty, bogatszy niż ten bogacz w cudzysłowie. Pan Jezus Chrystus pokazuje na tym przykładzie, że rzeczywistość i warunki egzystencji mogą się zupełnie zmienić, kiedy przejdziemy przez biologiczną śmierć do wieczności. Nie łudźmy się, że Bóg nie postąpi z nami surowo po śmierci ciała tylko dlatego, że nie zrobił tego teraz, w tym ziemskim życiu. Miejsce wiecznego przeznaczenia tych dwojga ludzi było wynikiem stanu ich serc przed Bogiem za ich życia pod słońcem. Jest to pokazane jasno, że bogacz był niewierzący, odrzucał Słowo Boże, które przekazał Bóg przez Mojżesza i proroków. Jeśli ktoś nie wierzy Biblii Świętej i nie podporządkuje się we wszystkim Chrystusowi Panu i nie nawróci się do Boga, porzucając swoje grzechy i prosząc Pana Jezusa o dar życia wiecznego, wieczność będzie spędzał w jeziorze ognia. Czyli można powiedzieć, takiej śmierci 2.0, drugiej śmierci, objawienie 2.11, objawienie 20 rozdział 6 werset i objawienie 21 rozdział 8 werset. Też to jest nazywane wieczną śmiercią w Rzymian 6.23. I będzie męczony taki człowiek w ogniu i siarce dniem i nocą, bez jakiegokolwiek wytchnienia na zawsze, na wieki wieków. Pan Jezus wie o sposobie życia i o myślach, zamiarach, pragnieniach, pożądliwościach każdego człowieka. I dla Pana Jezusa nie ma ograniczeń w czasie. Znał osobiście Łazarza i wiedział doskonale o wszystkim, co dotyczyło bogacza. Choć może obaj mieszkali tysiące kilometrów od miejsca, gdzie ich przykładu Pan Jezus użył jako materiału do tego opowiadania. Być może żyli oni również w innym czasie niż Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi, ale jedno jest pewne.
Łazarza znał po imieniu i tu warto się zapytać, czy ciebie Pan Jezus zna po imieniu. Czy też może będzie musiał ci kiedyś powiedzieć, że nigdy cię nie znał. Mateusza 7, rozdział 23, werset mówi o takich, którym Pan Jezus powie: nigdy was nie znałem. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, jest raz na zawsze na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Wystarczy uwierzyć Panu Jezusowi, aby być zbawionym. Przed świętym Bogiem nie ma żadnych tajemnic, a Pan Jezus Chrystus to nikt inny jak Bóg objawiony w ciele, o czym uczy nas 1 Jana, 4 rozdział, 2 i 3 werset. 1 Jana, 5 rozdział, 20 werset. 2 Jana, 1 rozdział, 7 werset. To przed Panem Jezusem, jako przed Jahwech, Jan Chrzciciel mówił: gotujcie drogę Jahwech, prostujcie ścieżki Jego. O czym czytamy w Łukasza 3 rozdział 4 werset. Łazarz był prawdziwym mężem Bożym. Bogacz nie. Specjalnie robię przerwę między nimi, bo pomiędzy nimi wielka przepaść. Przyjrzyjmy się uważnie temu, co Bóg mówi nam o bogaczu i stanie jego serca, bo z tego wiele możemy wyciągnąć wniosków o losie bezbożnych, jakiego doświadczą i będą doświadczać zaraz po śmierci biologicznej. To w Ewangelii Łukasza 16, rozdział 23-24 werset jest wskazane, że bogacz był w mękach. Co to oznacza? Oznacza to cierpieć duchowo i cieleśnie. Jak już wspomnieliśmy, ludzkie ciała będą dręczone i torturowane dniem i nocą na wieki wieków w jeziorze ognistym. Każda część ciała potępieńców będzie doświadczać bólu od styczności z czymś, co można określić jako ogień. Znasz może kogoś, kto ma silne bóle brzucha? Ludzie tacy są w bardzo opłakanym stanie z tego jednego powodu. Ale tamten ból, zagwarantowany bezbożnym ludziom, będzie o wiele większy. Mówi się, że śmierć spowodowana przez raka powoduje ogromny ból w ciele. Ale bóle piekielne będą o wiele gorsze. A gdyby nawet twoje ciało nawiedziło jednocześnie wiele bolesnych chorób, to i tak byłaby to mniej niż namiastka prawdziwych cierpień, jakie będą udziałem potępionych w piekle. Bogacz znajdował się w krainie umarłych i tam cierpiał męki w płomieniu. Jezioro ognia, do którego trafi on po sądzie nad umarłymi, w sądzie Białego Tronu, będzie o wiele, wiele gorsze niż więzienie, jakim jest kraina umarłych dla bezbożnych. I ludzkie sumienia także będą dręczone w piekle. Sumienie jest, mówiąc obrazowo, tym robakiem, który nie umiera, a o którym Pismo Święte uczy w Marka 9 rozdział 48 werset oraz Izajasza 66:24. Do bogacza Abraham mówił: pomnij, że za życia swego, pomnij, że za swego życia. To obrazowo wskazuje nam na to, że ludzie będą dręczeni ogromnym bólem, ale też będą dręczeni przez własne wspomnienia. Będą przypominać sobie, jak słyszeli o Piśmie Świętym i śmiali się z niego. Nieważne, czy otwarcie, czy skrycie. Niektórzy będą sobie przypominali, jak nawet używali Pisma Świętego do krzewienia błędów, na przykład głosili utracalność zbawienia. I uciekali od niektórych miejsc Pisma Świętego, a niektóre miejsca Pisma Świętego celowo wykrzywiali albo nie czytali całych rozdziałów i całych ksiąg, bo nie interesowało ich, co ma do powiedzenia Bóg, tylko to, co jest akceptowalne w ich religijnym gronie i co ma do powiedzenia ich przywódca religijny. Tak to wszystko stanie i stać będzie jaskrawo w pamięci potępionych. Torturom ludzi w piekle będzie towarzyszył krańcowo okrutny ból. Będą oni torturowani także przez ich wspomnienia.
będą pamiętać, jak za życia na ziemi byli ostrzegani przed piekłem i jak naśmiewali się z tego. Będą pamiętać, jak byli nawoływani do bezwzględnego posłuszeństwa Panu Jezusowi Chrystusowi we wszystkim, jak byli nawoływani do pokuty i porzucenia ich grzechów. Ludzie, którzy za życia przybierali tylko pozór pobożności, będą cały czas doskonale pamiętali, że ostrzegano ich, że oczekiwanie na błogosławieństwa nieba bez całkowitego i bezwzględnego posłuszeństwa Chrystusowi jako jedynemu Panu i rozkazującemu nie wystarczy do tego, aby być zbawionym, bo do zbawienia wystarczy tylko uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, a On wtedy daje Ducha Świętego i wewnątrz zaczyna się praca Boża. I ci bezbożni, ludzie za życia oszukiwali samych siebie i innych, że w cudzysłowie przyjęcie zaproszenia na kawę i ciastka, a przy okazji od niechcenia przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela albo jako Pana lub znajomość czterech, pięciu, sześciu praw jakiegoś życia duchowego czy coś podobnego, tych konstrukcji jest setki, bez rzeczywistego uznania się przed Bogiem za grzesznika, bez rzeczywistej pokuty, bez rzeczywistego nawrócenia, owocującego pełnym posłuszeństwem Chrystusowi Jezusowi Panu, to myśleli, że to takie powierzchowne udawanie chrześcijanina wystarczy. Dlatego przez całą wieczność będą cierpieć w ogniu, otrzymując sprawiedliwą odpłatę za ich bezbożne czyny i to, że miłowali kłamstwo nowoczesnej, fałszywej Ewangelii, która w rzeczywistości jest rozpustą. Zamiast słuchać we wszystkim spisanego Słowa Bożego, Biblii, która jedynie jest prawdą. Ludzie tacy będą torturowani widokiem odległej od nich chwały nieba. Bogacz także z krainy umarłych widział dobrobyt Łazarza i Abrahama. Będą cały czas widzieć, że przez całą wieczność będą przeklęci i potępieni powodem ich okropnych cierpień. Będą także ich niezaspokojone potrzeby i pożądliwości. Bogacz w krainie umarłych pragnął dotrzymać towarzystwa swoim braciom. Bogacz w krainie umarłych pragnął także mieć jakieś picie, czyli pragnął otrzymać choćby najmniejszą kroplę wody do ochłodzenia jego języka, gdyż męki cierpiał w płomieniu, ale mu jej odmówiono. Całkowicie troszczył się z jednej strony o dobrobyt swoich braci, a też mu tego odmówiono. I tutaj widzimy wyraźnie, że powodem ich okropnych cierpień będą także ich niezaspokojone potrzeby i pożądliwości. Co właśnie to, że bogacz w krainie umarłych pragnął otrzymać choćby najmniejszą kroplę wody do ochłodzenia jego języka. I tam jest użyte, gdyż męki cierpię w tym płomieniu. Ale jak widać, nie dostał ich. Potępieni będą torturowani przez świadomość faktu, że nigdy nie opuszczą piekła, że zawsze już będą w nieskończoność katowani w wiecznych płomieniach. Na męczarnie potępionych składać się będą także krzyki, jęki i przekleństwa, które wydobywać się będą z ust innych potępionych. Będzie ciemno, jeden nie będzie widział drugiego, nie będzie żadnej społeczności między ludźmi, ale będzie słychać odgłosy innych torturowanych. Cały czas każda najmniejsza cząstka ciała będzie odczuwała okropne bóle, okropny, intensywny ból. Bez przerwy będzie świadomość swojej własnej głupoty i zmarnowanej szansy bycia szczęśliwym na zawsze. Jedyne, co będzie widać, to odległe szczęście i radość chwały nieba. Przerażające. Najgorsze z możliwych do zadania tortur, jakich człowiek mógłby doświadczyć na ziemi w porównaniu do męczarni i katuszy doświadczanych w piekle, będą przez potępionych postrzegane jako mało znaczące.
prawie jak delikatne muśnięcia skrzydełkiem motyla. I to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że skoro zbawienie jest wieczne, niezależne od uczynku, zbawienie jest z łaski na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa i kto jest zbawiony, jest raz na zawsze zbawiony, to jest to gwarancja tego, że zbawienie jest nieutracalne właśnie również w tym, jak straszliwe jest piekło, jak straszliwe jest potępienie w jeziorze ognia. I opisując przyszłe potępienie złych, pewien autor opisał ludzi, którzy będą torturowani i nie będą mogli nawet na chwilę znaleźć żadnej chwilowej ulgi. Nie będzie możliwe, aby znaleźli jakąkolwiek ulgę w mękach piekielnych. Nie znajdą ani jednej chwili, w której cierpieliby choćby trochę mniej. Nie będzie dla nich żadnej możliwości schowania się przed torturami i katuszami. Nie będzie ani jednego miejsca, gdzie mogliby choćby przez chwilę odetchnąć. Przenigdy nie znajdą najmniejszego choćby ochłodzenia dla swych języków, najmniejszej nawet kropelki wody. Nie znajdą też żadnego towarzystwa, w którym mogliby się poczuć choćby przez chwilę mniej paskudnie i mniej podle. Przez całą wieczność, na zawsze, przez całą wieczność, na wieki wieków, na zawsze, ani jednej możliwości chwilowego choćby odpoczynku, żadnej szansy na utratę świadomości. Będą cały czas, dzień i noc, dręczeni w ogniu i siarce i będą bez wytchnienia, bez odpoczynku na zawsze, sekunda po sekundzie, minuta po minucie, godzina po godzinie, dzień i noc, na zawsze, na wieki wieków, na zawsze. Jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że tortury piekła są wiecznotrwałe, podobnie jak zbawienie, które jest z łaski, jest wiecznotrwałe, jest po prostu na zawsze, nieskończone. Najbardziej błogosławionym elementem tego, że zbawienie jest nieutracalne, jest to, że jest wiecznotrwałe. Podobnie w przypadku piekła jest najbardziej okropnym i przerażającym aspektem tortur w jeziorze ognistym, jest czas ich trwania. Tortury potępionych doświadczane w jeziorze ognia, w jeziorze z ognia i siarki, w jeziorze ognistym, to jest właśnie ten element. I one będą nieskończenie długotrwałe. Nieskończenie wiecznotrwałe. Druga śmierć, jezioro ogniste, jest ostatnim etapem w istnieniu bezbożnego. Pierwsza śmierć to jest jak w Efezjan, przez upadki i grzechy człowiek umiera po raz pierwszy. Drugi raz umiera i ta śmierć już się rozciąga od momentu, kiedy człowiek niezbawiony umiera biologicznie. To już jest druga śmierć i ona trwa już wiecznotrwale. Druga śmierć jest też widoczna w jeziorze ognistym. Jest ostatnim etapem istnienia bezbożnego. Będzie ono na zawsze bez jakiejkolwiek najmniejszej nawet nadziei na zakończenie. Możesz sobie wyobrazić nieskończone trwanie bólu? Możesz sobie wyobrazić nieskończoność egzystencji w torturach i mękach? Możesz sobie to wyobrazić, że to się nigdy nie skończy? Ani jedno matematyczne równanie czy definicja nie potrafi wyrazić tego, ale nie ma nic, co byłoby bardziej rzeczywiste i bardziej pewne, jak nieskończona długotrwałość męczarni w jeziorze ognistym, przygotowanych dla diabła i jego aniołów, a którym poddane będą także wszyscy ludzie, którzy umrą w swoich grzechach. Umrą w swoich grzechach niepojednani z Bogiem, nie znający osobiście i bezpośrednio Pana Jezusa Chrystusa,
Sam jedynie nieskończony czas trwania tortur Jeziora Ognistego będzie wystarczający do tego, aby doprowadzić do rozpaczy każdego człowieka, który znajdzie się w ogniu piekielnym. Podobnie, przez kontrast, sam jedynie nieskończony czas trwania błogosławieństw nieba jest wystarczający do tego, aby doprowadzić do nieskończonej radości każdego człowieka, który został zbawiony raz na zawsze, zbawiony przez Pana Jezusa, przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Również sam jeden ten aspekt Jeziora Ognia i Siarki, jego nieskończenie długie trwanie, jest wystarczającym powodem, aby każdy w pokucie nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa, postanawiając być Mu bezwzględnie posłusznym zawsze i we wszystkim. To wcale nie jest zaskoczeniem, że bezbożni sceptycy wszystkich wieków starali się atakować biblijną prawdę o nieskończenie wiecznotrwałych torturach w Jeziorze Ognia, wymyślając bajkę o anihilacji złych w piekle. Jednakże prawda o nieskończonym trwaniu Jeziora Ognistego i jego tortur dla bezbożnych jest nienaruszalnie prawdziwa, ponieważ uczy o niej Duch Święty w spisanym Słowie Bożym, zwanym Biblią. Jeśli Bóg pozwoli, to skupmy się teraz na tym, żeby te myśli z Pisma Świętego poddać analizie, które mówią o nieskończenie długotrwałych torturach w płomieniach Jeziora Ognistego. To jest właśnie ważne, żeby opierając się na mądrości Chrystusowej wyjaśnić sobie, dlaczego kara dla bezbożnych musi być nieskończenie długotrwała i dlaczego tortury te z całą pewnością nigdy się nie zakończą. Ale dla tych, którzy będą ich doświadczać, będą trwać na wieki wieków, dzień i noc, cały czas, na zawsze. I pierwsze takie miejsce to jest Objawienie, 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ta bestia i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Tak mówi Objawienie, 20 rozdział, 10 werset. Werset ten w jasny sposób pokazuje nam trwanie tortur piekła. Piekielne męki będą na zawsze, na wieki wieków. Jak mocniej i bardziej dosadnie można by to jeszcze oddać? Nie można. Skoro Duch Święty chciał przedstawić nieskończenie długotrwałą naturę piekielnych męczarni dla ludzi, użył najlepszego sformułowania i lepszego być nie może niż na wieki wieków. Pismo Święte nie zna lepszego i mocniej pokazującego wiecznotrwałość wyrażenia niż wyrażenie na wieki wieków. Wyrażenie to jest użyte przez Ducha Świętego do tego, aby pokazać tym, którzy czytają Słowo Boże, wiecznotrwałe istnienie samego Boga, jak pokazuje to Objawienie 4, rozdział 9, werset. A gdy te zwierzęta dawały chwałę i cześć i dziękowanie siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków. Czy ktoś może powątpiewać, że Bóg żyje na zawsze? Że Bóg żyje zawsze? Nikt. Więc tak samo nikt nie ma żadnej podstawy do tego, by twierdzić, że tortury Jeziora Ognistego nie będą wiecznotrwałe, ponieważ to samo stwierdzenie odnosi się do określenia życia Boga i istnienia męczarni w jeziorze ognia i siarki. Ludzie będą torturowani w ogniu i siarce, w drugiej śmierci, w jeziorze ognistym, w jeziorze z ognia i siarki. Tak długo, jak długo żyć będzie Bóg, a On jest żyjący na wieki wieków, na zawsze. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Teraz może przedstawię ilustrację tego, co człowiek, który trafi do piekła, będzie czuł. No, oczywiście to jest tylko taka próba. Od razu wiem, że nieudana, ale mam nadzieję, że trochę przybliży temat. Jest to trudne do wyobrażenia, lecz spróbujmy sobie przybliżyć fakt wiecznotrwałości tortur dla bezbożnych w piekle. Wyobraź sobie,
że zostałeś wrzucony do rozpalonego pieca lub na wielkie palenisko. Źródłem twojego bólu jest każde zetknięcie z każdym palącym się węgielkiem. Węgielki te oznaczają całe twoje cierpienie i otaczają całe twoje ciało. I nie ma ani jednego kawałka twojego ciała, którego by one nie dotykały. Całe palenisko jest rozpalone do granic swoich możliwości. Wyobraź sobie, że twoje ciało leży zanurzone w takich węgielkach przez kwadrans, 15 minut. A węgielki są cały czas rozpalone najmocniej jak się da. Jak bardzo cierpiałbyś przez ten czas? Słowo okropnie jest chyba zbyt słabe. To byłby prawdziwy koszmar, horror. Po tym, gdy przecierpiałbyś w tym piecu lub na tym palenisku pierwszą minutę, jakże okropne byłoby to, że pozostało ci jeszcze 14 minut takich męczarni. Lecz jakimś nieszczęściem dla twojej duszy byłoby to, gdybyś musiał w takich warunkach spędzać 24 godziny albo cały dzień, albo cały miesiąc, albo cały rok, albo cały 1000 lat. A jak bardzo zatopione w rozpaczy byłoby twoje serce, gdybyś wiedział, że musisz znosić takie tortury na wieki wieków, na zawsze? Jak będziesz się czuł, wiedząc, że będzie to bez jakiejkolwiek szansy na koniec? Wiedziałbyś, że po milionach milionów wieków twoje męczarnie nie przybliżyły się w najmniejszym nawet stopniu do końca, że nigdy przenigdy nie będziesz uwolniony od tych męczarni. Pamiętaj jednak o tym, że jeśli trafisz do piekła, to twoje prawdziwe męczarnie będą miliardy razy większe i miliardy razy bardziej bezwzględne niż ta prosta ilustracja, którą przed chwilą mieliśmy okazję analizować. Pan Jezus Chrystus, opisując wielki dzień sądu nad żywymi narodami, powiedział o oddzieleniu złych od sprawiedliwych, używając słów: i pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do życia wiecznego. To jest Mateusza 25 rozdział 46 werset. Nie jest możliwe, aby wykazać z Pisma Świętego, że chwała i błogosławieństwa nieba są mniej niż wiecznotrwałe, że są chwilowe. Bo one są wiecznotrwałe, są na zawsze. Nie będzie miał miejsca koniec szczęścia i błogosławieństw ludzi, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, podporządkowując się Jemu we wszystkim. Błogosławieństwa niebios nie przeminą pewnego dnia. To samo greckie słowo użyte jest do określenia długości życia w błogosławieństwach, jak i w odniesieniu do długości trwania piekielnych tortur, jakie dotykać będą ludzi potępionych. Piekielne męki będą trwały tak długo, jak długo trwać będzie szczęście i błogosławieństwa ludzi będących w niebie. To, co mówiłem, ta długość trwania piekła jest powiązana także z trwałością zbawienia. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Właśnie dlatego jest na zawsze zbawiony, bo doskonała ofiara wiecznego Syna Bożego złożona na krzyżu Golgoty jest doskonała i ta ofiara w pełni wystarczy. I wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. I w piekle będzie rozróżnienie między wielkością bólu, jaki będzie zadawany potępionym. Uczymy się o tym z kilku miejsc Biblii. Takim jednym z miejsc jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 47 werset. Stąd się uczymy: ten zaś sługa, który by znał wolę Pana swego, a nie był gotowym, ani by nie czynił według woli Jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie. Łukasza 12 rozdział 47 do 48 wersetu. Chrystus Jezus, nasz Pan i Bóg, powiedział w Ewangelii
Mateusza, 11 rozdział, 24 werset. Powiadam wam, iż lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. To jest Mateusza 11, 24. Te słowa z Ewangelii Mateusza uczą nas, że ludzie z Kafarnaum będą w jeziorze ognistym bardziej torturowani niż ci z Sodomy. Szokujące, prawda? Sodomę się wymienia jako miejsce wyjątkowo złe. A tu się okazuje, że Kafarnaum jednak ma większą odpowiedzialność. Natomiast słowa Pana Jezusa Chrystusa przytoczone z Ewangelii Łukasza, czyli to, co czytaliśmy, uczą, że będzie różnica w wielkości kary wymierzanej potępionym i że różnica ta będzie wynikać z wielkości poznania dostępnego potępionym, jakim pogardzili za swego życia. Czyli jeżeli pogardzili poznaniem za swego życia, to to się tak skończy. Ci, którzy, tak jak Polacy, może podam taki przykład. Polacy otrzymali wiele światła, ponieważ mają przetłumaczony na swój ojczysty język Nowy Testament, a nawet całą Biblię. To tacy będą bardziej torturowani, o wiele bardziej niż naród, który nie ma tak dobrych warunków do poznania Ewangelii. Ci, którzy dopuścili się większych grzechów, jak czytamy w Jana 19 rozdział, 11 werset, niż inni, lub więcej grzechów niż inni otrzymywać będą większą karę. I potępienie. Religijni hipokryci, albo ci, którzy podają się za chrześcijan, a nimi nie są, ponieważ nie we wszystkich słuchają Pana Jezusa Chrystusa i nie traktują Go jako jedynego rozkazującego i władcę, bez którego woli nikt nie powinien podnieść ani ręki, ani nogi, będą torturowani o wiele bardziej niż inni, co opisuje na przykład Mateusza 23:14-15. Pan Jezus Chrystus powiedział o Judaszu Iskariocie takie słowa. Biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy wydany bywa. Dobrze byłoby mu, gdyby się nie był narodził ten człowiek. Mateusza 26 rozdział 24 werset. W żaden sposób nie można by ani jednej z tych wypowiedzi traktować jako prawdziwej, jeśli przyjęłoby się bajkę o anihilacji, czyli unicestwieniu bezbożnych po ich śmierci biologicznej. Istnienie różnych stopni kary ma tylko wtedy sens, jeśli istnieje możliwość świadomego odczuwania bólu przez skazanego. Nie byłoby możliwe powiedzieć o Judaszu, że byłoby mu lepiej, gdyby się w ogóle nie urodził, jeżeli bajka o anihilacji bezbożnych miałaby być traktowana poważnie. Jeśli byłby tylko zlikwidowany po śmierci, to lepiej by mu było urodzić się i korzystać z życia, jeść i pić, bo jutro umrze. Anihilacja nie jest żadną karą. Prawda jest taka, że lepiej by mu było, gdyby się nigdy nie urodził. Gdyby w ogóle nie przyszedł na świat, ponieważ teraz cierpi niewysłowione męki w krainie umarłych, a potem stanie przed sądem Białego Tronu i następnie będzie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie torturowany na wieki wieków, bez jakiegokolwiek wytchnienia. Te wiecznotrwałe, nieskończone tortury bezbożnych w jeziorze ognia i siarki to druga śmierć. Jak nas uczy m.in. Rzymian 6:23, wieczna śmierć, która jest odwrotnością wiecznego życia. Czyli to, co mówimy, że to jest dowód na to, że zbawienie jest nieutracalne, jest trwałe. Kto uwierzył w Pana Jezusa, ma życie wieczne, niezależnie od uczynków. To jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Raz w Chrystusie, na zawsze w Chrystusie. Więc zapłatą grzechu, żołdem grzechu jest wieczna śmierć. Za każdym razem, gdy bezbożny grzeszy, dokłada do swoich przyszłych męczarni w płomieniach ognia, w płomieniach jeziora ognistego. Mało tego, ilekroć bezbożny korzysta z dóbr tej ziemi,
oddycha powietrzem należącym do Boga, a nawet przyjmuje pomoc od dzieci Bożych, a nie zamierza się nawrócić, dokłada do swoich przyszłych tortur. Prawdziwe dzieci Boże, pomagając bezbożnym, zgarniają im na głowę rozżarzone węgle, jak czytamy w przypowieściach 25-22 albo Rzymian 12-20. Jeżeli ci bezbożni nie nawrócą się do Pana Jezusa Chrystusa, to wszystkie objawy łaski Bożej i Jego miłosierdzia, jakie ich w życiu pod słońcem spotkały, a które z dobroci Bożej miały doprowadzić do ich pokuty, jak mówi Rzymian 2 rozdział 4-6, dobroć Boża do upamiętania prowadzi, będą zaliczone jako okoliczność obciążająca i dodatkowo surowo ukarane zostanie to, że pogardzili tym. Osoba, która grzeszy dwa razy więcej niż osoba o podobnym stopniu poznania Bożej woli, będzie torturowana dwa razy intensywniej. Tak w przybliżeniu, taki przelicznik, oczywiście Bóg ma swoją miarę. Każdego dnia, gdy bezbożni grzesznicy kontynuują swoje życie i poruszają się po ziemi bez pokuty i pełnego poddania się Panu Jezusowi Chrystusowi, jako jedynemu Panu, Królowi i Bogu, dodają do swoich przyszłych tortur i męczarni, jakich będą doświadczać w wiecznych płomieniach Jeziora Ognistego. I ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Nie musisz iść do piekła. Piekło jest gotowane diabłu i jego aniołom, ale jeśli gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i nie skorzystasz z doskonałego ratunku w Panu Jezusie, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Duch Święty w liście do Rzymian, 2 rozdział 5 werset, uczy, że bezbożny według zatwardziałości jego serca niepokutującego skarbi sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. Pan Jezus Chrystus zachęcał sprawiedliwych, aby gromadzili sobie skarby w niebie, a nie na ziemi. Bezbożni i źli ludzie z kolei gromadzą sobie i zwiększają przyszły gniew, jaki będzie na nich wylewany przez wieczność, każdego dnia i każdej nocy, przez to, że trwają w swych grzechach. Dodają oni do swojego przyszłego potępienia. W piekle ludzie będą przeklinać dzień swojego narodzenia i będą wiedzieć, że lepiej by im było, gdyby się nigdy nie urodzili. I pod wpływem lektury Pisma Świętego można powiedzieć, że w piekle nie ma już żadnej nadziei. Potępieni nie będą mieli żadnej perspektywy, żadnych złudzeń, że coś się zmieni, żadnej perspektywy zakończenia ich bytu. Będą na zawsze zgubieni. Na każdym miejscu w Jeziorze Ognistym będzie można tak jakby przeczytać na zawsze. W płomieniach będzie można widzieć jakby układające się z języczków ognia słowa na zawsze. Sklepienie nad głowami potępionych będzie tak jakby świadczyło i będzie można tak jakby przeczytać słowa na zawsze. Ich oczy będą otwarte, ich serca będą cały czas cierpiały z powodu prześladującej ich ciągle myśli, że to wszystko jest już na zawsze. Och, jakże bardzo chciałbym ci powiedzieć, że jezioro ognia któregoś dnia się wypali i że ci, którzy będą w nim torturowani, przestaną być torturowani i będą zbawieni. Ale nie mogę, ponieważ jezioro ognia wraz z jego torturami jest na zawsze. Ci, którzy tam trafią, będą w nim na zawsze. Cały czas będą torturowani na zawsze. Będą cierpieć na zawsze. Na zawsze będą wrzuceni do najgęstszych ciemności. I to jest jeden z podstawowych wniosków, gdy się czyta Pismo Święte na temat wiecznotrwałości tortur piekła. Wyobraź sobie, że wszystkie góry na naszej planecie są górami z piasku. Następnie wyobraź sobie, że do tych wszystkich hałd piasku
dosypano wiele milionów takich samych porcji piasku jak te wcześniejsze. Tak wiele, że zaczęły one sięgać horyzontu, zaczęły sięgać nieba. Następnie wyobraź sobie małego ptaszka, który raz na 10 tysięcy lat przylatuje i bierze jedno ziarenko piasku z tej wielkiej masy i odlatuje. Minie wiele niepoliczalnych lat, zanim ptaszek w taki sposób zabierze wszystkie ziarenka piasku. I byłoby to dla potępionych ludzi wielkim szczęściem, gdyby tortury w piekle trwały tylko tyle czasu, aż ptaszek ten przeniesie wszystkie ziarenka piasku. Jakże wielką tragedią dla potępionych jest to, że tortury w piekle będą trwały w nieskończoność na zawsze. Nie będzie więcej żadnej nadziei, że to się skończy. Po milionach, milionów wieków okropnych tortur od momentu, gdy potępiony został wrzucony do jeziora ognia i siarki, przed nim będzie dalej cała nieskończona wieczność, pewność tego, że będzie cierpiał na zawsze. Tortury będą na zawsze, bez końca, ponieważ Bóg, który ich skazał, jest wieczny i sprawiedliwy. I jeśli wcześniej zajmowaliśmy się tym, dlaczego tortury Jeziora Ognistego są konieczne, albo dlaczego musi być takie miejsce jak Jezioro Ogniste, to teraz zobaczmy, dlaczego cierpienie bezbożnych w Jeziorze Ognia i Siarki musi nie tylko istnieć, ale również musi nieskończenie długotrwale trwać. Dlaczego jest konieczne, aby tortury w Jeziorze Ognia trwały zawsze? Jest wiele ważnych powodów i wiele poprawnych odpowiedzi na to pytanie. Jeśli Bóg pozwoli, to chciałbym, żebyśmy ze dwa, trzy tutaj co najmniej omówili. Pierwszy powód to jest po prostu taki argument, że Bóg, który jest autorem wyroku potępiającego, jest wiecznym i sprawiedliwym Bogiem. Zasadniczo wiecznotrwałość tortur w Jeziorze Ognistym opiera się na naturze Boga. Czy Słowo Boże jest nieskończone i wieczne? Tak. Czy Boża natura jest nieskończona i wieczna? Tak. Pismo Święte uczy nas. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Hebrajczyków, 13 rozdział, 8 werset. Sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Tak mówi Psalm 111, 3 werset. Słowo Pańskie trwa na wieki. To z kolei 1 Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Skoro Boże Słowo jest wieczne, Boża Sprawiedliwość jest wieczna, zbawienie tych, którzy uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, jest wieczne. Sam Bóg jest wieczny. To także Jego gniew jest wieczny. Jako wiecznie istniejące cechy Bożego charakteru są nie tylko wieczne, ale także, jest to bardzo ważne, że niezmienne. Dlatego też piekło jako wyrażenie Bożego gniewu musi i jest wiecznotrwałe. Piekielne męki muszą być nieskończone w czasie, ponieważ nieskończenie wielka Boża sprawiedliwość nigdy nie byłaby usatysfakcjonowana przez torturowanie grzesznika, nieważne jak długo by ono trwało, jeśli miałoby być zakończone. Wszystko, co miałoby być krócej niż na zawsze, byłoby tylko namiastką kary, wielką niesprawiedliwością i pobłażliwością dla grzechu, a o tym mowy być nie może. Pan Jezus Chrystus pokazał to bardzo jasno w słowach Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, zachęcając, aby człowiek pojednał się z Bogiem, którego przeciwnikiem się stał poprzez grzech, dopóki jest przed dniem sądu, ponieważ w innym przypadku człowiek taki będzie wrzucony do więzienia i stanie się w jego przypadku aktualne zapewnienie: powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki byś nie oddał do ostatniego pieniążka. Tak mówi Łukasza, 12 rozdział, 59 werset. Człowiek nie może nic uczynić, aby zapłacić za swoje grzechy.
Żadna kwota pieniędzy, żadna ilość katuszy piekielnych, nieważne jak długo by one trwały, nie jest w stanie usunąć nawet jednego grzechu. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego piekielne męki muszą być wiecznotrwałe. Muszą trwać zawsze, na zawsze. Po trzecie, piekielne męki muszą być wieczne, ponieważ Pismo Święte mówi nam, że robak, który symbolizuje świadomość i sumienie człowieka potępionego w piekle, nigdy nie przestanie funkcjonować. To czytamy w Izajasza 66 rozdział, 24 werset. Ponieważ robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie. Tak, robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie. Izajasza 66, 24. Ponieważ robak nigdy nie zdechnie, ci, którzy przez niego będą dręczeni, także nigdy nie utracą świadomości i ich tortury nigdy nie ustaną. Kolejnym i ostatnim powodem, jakim się tutaj musimy zająć, który wskazuje na konieczność tego, aby męczarnie potępionych w piekle były nieskończenie długotrwałe, to fakt, że ludzie w piekle będą trwać w swych grzechach. Będą powiększać i utrwalać swoją winę. Będą pod karzącą ręką Bożą. Piekło jest miejscem, w którym potępieńcy będą przeklinać Boga, będą przeklinać siebie nawzajem i bez przerwy będą posługiwać się ohydnym, bluźnierczym językiem, wrzeszcząc na swych współtowarzyszy znajdujących się razem z nimi w płomieniach ognia. A jeśli nawet nie na towarzyszy, to na pewno na Boga. Bo widzieliśmy to w objawieniu, że przygryzali sobie języki i bluźnili Bogu, który ma moc nad plagami. Źli, bezbożni ludzie będą powiększać nawzajem swoje cierpienia poprzez oskarżanie się nawzajem, obwinianie drugich, przeklinanie ich. Ludzie znajdujący się w piekle nie będą chcieli pokutować, ponieważ ich grzeszny charakter zostanie utrwalony przez ich biologiczną śmierć i nie będzie mógł już się zmienić. Pozostaną grzesznikami, będą w płomieniach cały czas grzeszyć przez całą wieczność. I w związku z tym wymiar kary będzie się dla nich cały czas zwiększał i będą w płomieniach piekła na wieki wieków, na zawsze, wiecznie. To jest bardzo ważne, żebyśmy z tego wyciągnęli praktyczne wnioski. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Była to 46. część serii Bóg zachowa swoich i jak widzieliśmy, skoro potępienie złych jest wiecznotrwałe, to i zbawienie przed tym potępieniem musi być wiecznotrwałe. I jeśli jest ono oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy, że mamy pewność, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynku zbawionego. Wystarczy uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy Pan Jezus darowuje swojego ducha, umieszcza go w sercu wierzącego i tam zaczyna Duch Święty rządzić, aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych, tak mówi apostoł. Jeśli chcesz czytać Słowo Boże, a nie masz, to napisz do mnie, chętnie ci podaruję Nowy Testament. Jeśli będę miał w tym momencie, gdy będziesz o niego prosił, mój numer telefonu to 739089088. Możesz wysłać SMS-a na ten numer. Możesz napisać e-maila czytaj.biblie@onet.pl. Możesz też napisać na stacjonarny adres czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję Państwu za uwagę. Była to 46. część serii Bóg zachowa swoich.